Hej, hej, siema ludzie, z tej strony Włodar, a to jest drugi odcinek This War of Mine. Jeden dzień, trzeci konkretnie, rozegrałem sobie prywatnie. A dzisiaj wyślemy Pawła, który jest tylko głodny, wypoczął sobie, na poszukiwania. Niestety nie możemy wysłać dwóch osób naraz, chciałem jeszcze, żeby Bruno do niego dołączył. No ale niech sobie pośpią. Albo inaczej. Bruno, będziesz czuwał. Mam dziwne przeczucie, że coś się może stać. No dobra. Lecimy bez niczego. Zorientowałem się, że bardzo potrzebujemy drewna, więc... Nie zdziwię się, jak pójdziemy tylko po drewno i od razu wrócimy. Drewno było bodajże gdzieś tu. Bo co tu? O, tu. O właśnie, dwa drewna. Tutaj jest ta mysz. Tutaj. Weź wszystko. No już mamy połowę ekwipunku w samym drewnie. Czy coś było na górze jeszcze pożytecznego? Nie przypominam sobie, ale sprawdźmy. Drewno. No właśnie, to już jesteśmy pewni. Do wyjścia. Następnej nocy pójdziemy przeczesać to. Tutaj chyba jeszcze było też wejście. Pawle wrócił. Wczytywanko. No i ulepszyłem tą kuchenkę już. Tylko teraz potrzebny dzień czwarty. Welcome to hell. No, za każdym razem się chwali. Chociaż nie powiem, zaatakowano nas w nocy, ktoś próbował przemaszczyć sobie nasze rzeczy. Kata jest lekko ranna. A jednak coś jednak przeczuwałem. Dobra, czemu ty jesteś kolego z... Aha, napadli na nas, nie spaliście. Kata jest lekko ranna. No, w łóżku do siebie dojdzie. Pawle jest bardzo głodny. Kolego Bruno, jesteś dobrym kucharzem, zrób tutaj dla Pawła. Pawlo, rozsiądź się. Zrób tutaj dla język mi się plącze. Zrób dla Pawla jedzenie. Mamy 3 sztuki warzywa, 5 sztuk mięsa. No to tak, robimy z drewna. Na 2 godziny. Jestem taki głodny. O, to Pawle, idź tam, włóż filtr, żeby... Nie, tam. Pomocy, niech ktoś mi pomoże. Katia, ty się idź tym zajmij. Bruno. Zrób jedzenie. Co mam zrobić? A Bruno, zrób tutaj gotowa żywność, gotowana żywność. Ile jesteś w stanie zrobić? Jesteś w stanie zrobić tutaj na razie... nie, nerwowo nie gram. Nagrywam, sorry. Już. Jakieś dzieci. Nasza mamusia jest chora, proszę nam pomóc. Mieszkamy kilka bloków stąd. Nasza mama jest bardzo chora, potrzebuje leków. Czy może się z nami podzielić? Ona umrze, jeśli nikt jej nie pomoże. Tata poszedł walczyć, więc została nam tylko ona. Proszę pomóc nam ją uratować. Potrzebują dwóch leków dużych.
I takich nie mam, więc... I musimy się teraz w takim razie przygotować na jakiś atak, bo... Szczerze mówiąc wątpię. Wątpię, żeby naprawdę była chora ich tam mama, ale... Nieistotne. Pawle, zjedz sobie. Zasłużyłeś. Chętnie skubnę jeszcze jedną porcję. A, skubnij. Na jakiś czas wystarczy. No raczej, że wystarczy. Idź tam. Zobacz, co możesz zbudować. Co jesteśmy w stanie zrobić? Krzesło. Krzesło nie potrzebujemy robić tak naprawdę. Elektronikę jedną potrzebowali. Potrzebujemy. No niestety teraz nie mamy. Warsztat metalowy. Dziesięć... Zróbmy ten warsztat. Ustaw. Lekko ranna dochodzi do siebie, głodny, zmęczony. Dobra. Dobrze, że chociaż nie jest tu zimno. Temperatura nadal utrzymuje się na 16 stopniach. Dobra. Co możesz zrobić? Tak naprawdę nic teraz nie zrobimy. Upada wydrych. Te drzwi są zamknięte. Na razie Pawle niech sobie kimnie się. Bruno, ty na razie nie musisz. No dobra. Lecimy. Dobra, Pawle się wyspał w czasie... w czasie dnia. I tak, tam już nie mamy czego szukać, bo musimy się przekopać tam na podwórko. A tylko na podwórko nie opłaca nam się tam iść. Kościół Maryi Panny. Jedzenie niewiele, materiały bardzo dużo, leki dużo, części dużo, możliwy handel, zachować ostrożność. Nie podoba mi się to, dlatego niebezpieczeństwo. A co jest w ruderze? Materiały bardzo dużo, broń dużo. Pójdziemy do rudery. Kontynuuj. Nie mam pojęcia, co się stało. Dobra. No w takim razie ty idź spać. Głodna. Głodny. I tak nie mamy co robić. Nie mamy żadnych zapasów. No, ty musisz spać. Ty możesz czuwać. Ty czuwaj. Kurczę. Ona ma 12 udźwigu, ale umie się targować. Wyślemy ją mimo wszystko. Myślimy mimo wszystko ją, jakby zginęła i nie mielibyśmy żadnego jakby dyplomaty, można to tak powiedzieć. To po prostu będziemy musieli
skupić się na jak najszybszym produkowaniu bimbru na handel. To się przyda, wszystko się tak naprawdę nam teraz przyda. Radio, a tu weźmiemy, bo możemy. Dobra, to otworzyliśmy. Czy tutaj coś będzie widać? Nic nie widać. Możesz to otworzyć? Możesz. Tam nic nie widać, otwórz. I tam jest pusto. Zejdź na dół, proszę ja ciebie. Co to jest? Aha, można się schować. O, to dobrze. O kurczę. Dobra, cukier. Woda. Tego na razie nie bierzemy, zobaczymy co jest obok. Jeśli jest tu broń, chciałbym jednak wziąć tą broń. Cukier weźmiemy, bo ja się zestakuję. Wyjdź. Tutaj nikogo nie było widać, więc mogę sobie wejść spokojnie. Dobra, otwórz. Znaczy otwórz, przeszukaj. Cukier jeszcze możemy wziąć. Jeszcze dwie sztuki będziemy mogli wziąć. Te drzwi w sumie otwórz. Tu jeszcze jest sporo pomieszczeń wyżej. Na razie wolę poruszać się po cichu. Zajrzeć co tutaj jest. Tutaj nie... A nie, jest ktoś. Tam ktoś jest, dobra. Tam na razie nie wchodzimy. Bez broni tam nie wchodzimy. Przeszukajmy resztę. To jest łazienka. Ale nic tutaj nie ma, dobra. Tutaj jest czysto, otwórz. Po cichu, teraz po cichu. Na górze chyba nikogo nie ma. Tu też nie. Oho, skrzynia. Nie, to list. Najdroższa maszo. Schroniłem się pośród bezdomnych. Nie jestem już nauczycielem ani artystą. Lecz jednym z nich ciągle brakuje żywności. Więc część moich znajomych odeszła. Nie martw się. Też poszukam lepszego schronienia, gdy tylko skończę mój obraz. Kanibalizm, no. Też jest jakąś opcją. Oho. Nie, dobra. Jak tu podejdziemy, ona nas prawdopodobnie zauważy, więc olewamy to. Tutaj jakoś tak dziwnie ją widać. Dobra. Tu ktoś jest. Tu ktoś jest. Śpi. Dobra, zajrzyj tutaj. Cukier możemy wziąć. No i mamy już pełny stack. Co to jest to? Co to za ikonka? Gdybym miała piłę, mogłabym się tędy przedostać. Ale jeśli to są kraty, to prawdopodobnie on jest niebezpieczny. Jeśli on jest niebezpieczny, to ja jego na razie oleję. Jeszcze raz zobaczę co jest tutaj. Ale prawdopodobnie drewno. Albo części. W sumie wszystko. To weźmiemy, to weźmiemy. Woda pitna oczywiście. Elektronika jak najbardziej. Tego już na razie nie. Spróbuję zbadać to.
Nie widzi nas. Cukier. Weźmiemy, bo tutaj nam się już stworzył drugi stack. Mamy sporo części, drewna też. Czy my potrzebujemy bardziej drewna, czy bardziej części? Bardziej części bardziej potrzebujemy, więc... Dobra, wyjdź. Ale moment, moment, bo ona nas stąd nie widzi. Ten obraz wygląda na świeżym. Przedstawia ludzi w drogich, eleganckich strojach, siedzących razem w zniszczonym budynku, pełnym śmieci. Pewnie ma to być jakaś metafora. Sprawdzimy, czy można wejść z tą babką w jakąś... O ile to jest babka? Wydaje mi się, że tak. A ty tu zeszłeś. Zeszłaś, tfu. Dobra, rozwal tą barykadę, jakby trzeba było spieprzać stąd. Przed nią. Czy przed nim, zaraz zobaczymy. Otwórz. On... Nie zwraca na... Dobry wieczór. Halo. Czego ty chcesz? Jestem bardzo głodny, czy możesz mi pomóc? A z chęcią... Masz coś do jedzenia? Jestem bardzo głodny. Nie mam... Teraz... Ja ci przyniosę, gościu, słuchaj. Lecimy następnym razem na rumowisko, przeniesiemy gościowi coś do... Szamania, bo... Może uda nam się go... zaciągnąć do nas. Istnieje taka opcja. No, nie powiem, przydałaby się jakaś osoba. Jeszcze. Dzień szósty. Okej. Zaatakowano nas. Okej. Ponownie nikt nic nie ukradł. Tylko próbowali. Smutna. Prawdopodobnie przez to, że... tamtego gościa nie mogła w żaden sposób nakarmić. Albo... Nie, bo Bruno też jest smutny. To może dlatego przez ten atak. Dobra, zjedz jeszcze. I zmęczona, idź spać. A ty, kolego, zrób coś do jedzenia. Zrobimy trzy podstawowe posiłki, a warzywa zaniesiemy tamtemu gościowi. No akurat, pozbędziemy się wszystkich tych... Albo drewno użyjemy. Tak, użyjemy drewna. I czy możemy... Możemy zrobić radio. Co potrzebujemy do... Dobra, to bimbę na razie olejemy, zrobimy radio. Radio położymy w sypialni. Ustaw. Ktoś jest stranny. Bardzo głodny, lekko ranny. A to zaraz przejdzie. Dwa posiłki. Znowu te dzieci. Kurde no. Idź zobacz, Katia. Co jesteś w stanie zrobić z tym fantem?
Okej, otwórz. Nasza mama się schora, proszę nam pomóc. No słuchajcie, no co ja wam mogę pomóc? Nie mogę ci pomóc. Tylko teraz kula, ale nie z tej strony, kobieto. Od środka, dziękuję. Idź spać, Katia. Ty również idź spać. O, słuchajcie, no... Dzień szósty przestrzegamy przed bandą szaprowników. Oho. W Gravii odkryto zbiorowe mogiły. Wojsko prowadziło teren i odmiały wstępu dziennikarzom do czasu zakończenia śledztwa. Jakieś krzyki. Gdzieś indziej może? Tu już nic nie ma? Muzyka? Tutaj to wprawi. Tutaj nic. Coś już było? A to o szabrownikach? Muzyka? Tu też muzyka. O, tutaj też. Temperatura spadła, mamy zachmurzenie i możliwe są opady deszczu. Nasza rada na zimę, na zimne wieczory, złapie dobrą książkę i kubek. Tak. Akurat na zimę. Tutaj coś jeszcze znajdziemy. Nie wiem, co oznacza to miganie. Stroje. Czuję się, jakbym łamał enigmę normalnie, nie? Dobra. Zostawię to. Niech sobie posłuchają. Ty jesteś, Bruno, bardzo głodny, to weź sobie tutaj chapnij. Bruno, idź sobie chapnij, a ty nie jedz, bo jeszcze nie jesteś taki głodny. Wyłącz to radio, bo mnie kurwia. Można to jakoś wyłączyć? Aha, wystarczy po prostu rozstroić. No okej. A zobacz jeszcze, Pawle, proszę ja ciebie, czy jesteś w stanie zrobić filtr, bo... Jednak to woda jest... ważną rzeczą w tym momencie, nie jesteś w stanie zrobić teraz filtru. No okej. Głodny. Lekko ranny, smutny. Dobra. Idź. Na razie nie jedz. Jesteś głodny, wiem, ale... musisz wytrzymać. Dobra, lecimy z nocą. Śpisz. Jesteś smutna, wiem, ale... idziesz czuwać. A ty idziesz szukać zapasów. Rudera. Zaciszny dom. Jedzenie dużo. Leki dużo, części dużo. Tam pójdziemy, ale to później. Teraz pójdziemy do Rudery. Przygotuj się. Weźmiemy gościowi
Weźmiemy gościowi warzywa. Mięso jest mimo wszystko bardziej sycące. No ale mi coś tam dostanie na ząb chociaż, chłop. Dobra. Tutaj mamy już zbadany teren. Tu można wejść. Bez żadnego... O, dobry. Tak, mam coś dla ciebie. Dobry z ciebie człowiek, zgoda. Dziękuję jeszcze raz, a proszę cię bardzo. Bierz wszystko od razu. Wyjdź. Pokażę ci, chodź za mną. O, widzicie, jednak opłacało się dać mu to jedzenie. Zjedź. Nie weźmiemy wszystkiego, ale spójrz, za tymi beczkami jest coś ciekawego. Coś tutaj... Cóż takiego ciekawego tu jest? Czysty alkohol. I żółty... O, pięknie. Dzięki, chłopie. Jestem bardzo wdzięczny. No, ja powiem ci, też jestem tobie wdzięczny. Takie rzeczy się nie zdarzają na co dzień. Bierzemy full, kurde, tych... jedno drewno do staku. Bierzemy, słuchajcie, full tych drobiazgów, bo drewno mamy. A te drobiazgi się nam przydadzą w tym momencie. Dobra, chłopie, dzięki. Do wyjścia. Dobra. Pawle wrócił. Wczytywanko? Znowu? I co my możemy teraz w bazie zbudować? Dzień siódmy. Postaramy się... Katia chyba zaczyna się kiepsko czuć. O, odblokowane osiągnięcie. Bardzo głodny. W takim razie... A tu winko mamy, dobra. Wszamaj sobie, Pawle. Głodna, lekko chora. Jak jesteś lekko chora, to idź się kimni. No niestety, kolego, nie skumniesz jeszcze jednej porcji, bo... Bo nie ma. Bruno, idź tu. Pawle, głodny, zmęczony. Człowiek ma zwolniony metabolizm, kiedy śpi, więc... Idź się kimni, jak jesteś głodny, bo na razie nie będziemy... Gdzieś? Czy możemy zrobić już bimbrownię? Możemy zrobić bimbrownię. A czy możemy zrobić coś w tym warsztacie? Łom broni? Tutaj trzy części broni. Na nóż trzy części broni. Trochę bezsensowne. Ile my potrzebujemy tych... kluczy, powiedzmy. Cztery potrzebujemy. Dobra, więc zrób cztery tutaj. Dobra, zrób. Jeśli nam wystarczy, to zrobimy bimbrownię. A jak nie, to zajmiemy się od razu słuchaniem radia. I na ten odcinek skończymy, a w następnym już pójdziemy na noc szukać jakiegoś jedzenia. Już czwarte robi.
Dobrze, że lekka choroba bądź niegroźne tam zranienie, czy lekkie zranienie można wyleczyć po prostu wysyłając... Nie. Ty śpi. Można wyleczyć po prostu kładąc ich w łóżkach. Dobra, jesteśmy w stanie zrobić bimbrownię. Zrób. Bimbrownię zrobimy tu. Ustaw. Jesteś głodny, no niestety. Mamy winiacza i mamy mięso surowe. Tak wiem, Bruno, wiem, że potrzebujemy jedzenia. Następnej nocy się tym zajmiemy. Myślę, że ktoś pukał. No to tylko nam się dach wali na głowę. Ciekawe, czy tutaj na dachu nie byłoby nic ciekawego, chociażby drewno, jak tutaj widzicie, jakieś też rumowiska są. Dobra. Teraz potrzebujemy do alkoholu palenisko, które zrobimy tak. Zrób. Bimber zrobię teraz te kilka sztuk właśnie pod handel i potem będę je tylko robił na bieżąco, jak zacznie brakować bądź przyjdzie właśnie jakiś handlarz. Dobra, jest zrobione i teraz zostaną nam 4 wody pitne, ale mamy cukru dużo, więc nie będzie z tym problemu. A Pawle, już wstałeś, dobra, zacznij tutaj, proszę ja ciebie, stroić radio. Zobaczymy, co mówią. Dobra, lecimy od lewej. Nic. O, coś. Temperatura spadła, mamy zachmurzenie i możliwe samopad deszczu. Czyli to co wczoraj. Ta kropka to jest chyba wskaźnik, że jestem blisko jakiejś stacji. Muzyka klasyczna. To samo co wcześniej. Dobra, to jest to. O, nie dość, że w mieście Pogoren toczy się wojna, to jeszcze rośnie tam przestępczość. Zacierają zgłoszenia o napadach rabunkowych. Zużycie broni, cholera jasna. Potrzebujemy jakąś broń. No, tak więc... W tym odcinku to by było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.